Jawelskie skrzypce. Instrument ciekawy. No już trochę dzisiaj zapomniany. Odgrzebują go tylko w kapele folklorystyczne. Kiedyś instrument był bardziej używany tak na co dzień, może nawet i od święta, jakby bardziej powiedział. Czyli związane jest to z wierzeniami związanymi z nocą zaduszną. 1 listopada. Data dla nas taka, spotykamy się na grobach, a kiedyś ludzie też wierzyli, że ludzie, którzy zmarli, a po swoim życiu jeszcze zachowali swoje troszeczkę złych czynów, to po śmierci musieli tak długo pokutować, aż uda im się te czyny jakoś wynagrodzić. Był jeden skrót. Trzeba było tylko się dostać przez te dusze pomarły na teren cmentarza właśnie w tę noc po 1 listopada. Tylko problem był taki, że cały cmentarz otoczony był purtkami, czyli diabłami, które zasłaniały, bo nie chciały, żeby te dusze dostały się na cmentarz. Ludzie przebierali się, robili diabelską muzykę i dzięki temu dusze zwabione hałasem dostawały się przez boczne wejście na teren cmentarza. I takie diabelskie skrzypce pozostały z nami do dzisiaj. Dziś już element zapomniany, historia. Z czego się składa? No, diabelska głowa, jest broda, czapka i jest pudło rezonansowe. Skrzypce, ze względu pewnie na ten hałas, który kiedyś miały ze sobą wydawać, ale dziś już raczej jest to element taki wykończeniowy, bo całym instrumentem to jest właśnie perkusja za pomocą talerzy, które są na głowie w czapce i pudła rezonansowego oraz kopytka, którym można stupać o podłogę czy podłoże.